Rita, święta od spraw trudnych i beznadziejnych, ponad beznadziejnością. Tymczasem Rita nie daje za wygraną, nadal modli się, czyni dużo dobrego wokół siebie, zwalczając rozczarowanie, znów zaczyna się uśmiechać i mieć nadzieję, mimo beznadziejnej sytuacji. Aby być zupełnie wolną, jak przyjdzie dla niej godzina przez Pana wybrana, powoli sprzedaje wszystko, co posiada, zatrzymując sobie tylko kącik do spania i tyle, co potrzeba, aby skromnie wyżyć. Pieniądze, które zbiera, przeznaczone będą na wspólnotę, do której wstąpi. Jeśli ta wspólnota, która jeszcze teraz ją odtrąca, będzie potrzebowała darów, zaprawdę wdowa po Pawle zasługuje na przydomek kobieta bez urazy. Tymczasem wspólnota świętej Marii Magdaleny potrzebuje również nowych powołań, myśli Rita. Jeśli taka jest wola Boża, ona wstąpi tam w odpowiednim momencie, mimo sprzeciwu przełożonej, rady klasztornej, całego świata. Wystarczy poczekać. Decyzja nie należy do niej. Pewnego wieczoru modliła się jak zwykle w swoim mieszkaniu. Zima już nadchodziła. Podmuch chłodnego wiatru daje się wyczuć w gałęziach już obnażonych drzew. Wyje też w kominie. Nagle jakiś głos daje się słyszeć od zewnątrz. Rita! Rita! Przerywając modlitwę, samotna niewiasta biegnie do okienka i patrzy na ulicę. Nie widzi jednak nikogo, tylko duże drzewo w sąsiednim ogrodzie dziwnie ugina się pod siłą zawieruchy. Zdawało się jej, że słyszała jakiś głos ludzki, ale to był pewnie efekt jej wyobraźni. Tymczasem kilka minut później, kiedy znów zabierała się do modlitwy, słyszy ponownie, ale tym razem znacznie wyraźniej. Rita! Rita! Żadnej wątpliwości. Ktoś jej potrzebuje i to bardzo szybko. Prawdopodobnie jakaś sąsiadka w trudnej sytuacji, której za pierwszym razem nie mogła odróżnić w cieniu. Otwiera więc drzwi i widzi na progu mężczyznę dziwnie ubranego, odzienie proste, sklecone ze skór zwierzęcych, długie włosy, pas wokół bioder. No tak, to przecież w ten sposób obrazy i posągi przedstawiają świętego Jana Chrzciciela, zwiastuna. To jeden ze świętych, którego wzywa najczęściej w swych modłach. Na znak dany przez tajemniczego gościa, Rita bardzo zaskoczona, ale ufna, bierze okrycie i idzie za nim. Wychodząc z uśpionej wioski wśród tumanów kurzu, powstałych na skutek zawiei, docierają do skały zwanej Rocca Porena. Miejsce ponure, zwłaszcza w tą ciemną noc, kiedy tylko można zgadywać, gdzie są szare kamienie, wznoszące się ku niespokojnemu niebu. Rita nigdy nie śmiała przechodzić tędy, kiedy zapadła noc. I oto nagle biedna niewiasta nie może zrobić jednego kroku naprzód. Przed nią zapadła się ziemia, odkrywając straszną otchłań. Cała drżąc, Rita poleca swą duszę Bogu. Miała zupełną rację, zwracając się o najwyższą opiekę. Teraz jest ich trzech,
prowadzą ją skalną ścieżką wiodącą do Kasia, już poza przeszkodą, którą przebyła, nie wiedząc nawet jak. Przed nią, obok Jana Chrzciciela, idą jeszcze dwaj prowadzący, których poznaje również, są bowiem często wzywani w jej modlitwach święty Augustyn i święty Mikołaj z Tolentino, tak jak ich przedstawia wyobraźnia ludowa. Rita przychodzi nieco później do przytomności i zauważa, że trzej święci zniknęli, ale równocześnie widzi z radością połączoną z zachwytem, że znajduje się wewnątrz klasztoru świętej Marii Magdaleny, mimo że wszystkie bramy są zamknięte, tym razem będą musieli ją przyjąć, kiedy sam Bóg przyprowadził ją tutaj. Nasza Matko, proszę zobaczyć, moja stalla jest zajęta. Siostrzyczka Augelina, mimo nakazu milczenia w kaplicy, nie mogła powstrzymać tego okrzyku. W chwili, kiedy miała zająć swe miejsce na pierwsze modły poranne, zauważyła ze zdziwieniem, że jakaś nieznajoma niewiasta siedzi na jej miejscu, zatopiona w głębokiej modlitwie. Musiała więc dać znać przełożonej z taką dyskrecją, na jaką pozwoliły jej strach i zdziwienie. Przełożona zbliża się więc z niedowierzaniem, gotowa skarcić roztrzepaną nowicjuszkę, ale musi uwierzyć jej słowom, bo oto jakaś kobieta, którą trudno poznać w panującym półmroku przy źle palących się świecach, siedzi tam i wydaje się nie czuła na to, co się wokół niej dzieje. Zajmują swe miejsca według porządku, ale są podniecone, szeptają między sobą o tym niezwykłym przypadku. Czcigodna matka przywołuje gestem siostrę odźwierną, która ma obowiązek pilnować wejścia do klasztoru, zadając jej krótkie pytanie cichym głosem, ale bez pobłażania. Siostro Karolino, czy jesteś całkiem pewna, że pozamykałaś solidnie zasuwy we wszystkich furtkach naszego domu wczoraj wieczorem? Odpowiedź jest jasna i pewna. Och tak, nasza matko, tak jak robię to zazwyczaj. Pozwolisz zatem, że pójdę sprawdzić. Ton jej wypowiedzi nie pozwala na żadne obiekcje. Ze spuszczoną głową stara zakonnica, pewna, że wywiązała się dobrze ze swego obowiązku, idzie jednak śladem przełożonej, z pewną obawą, czy przypadkiem nie zostanie surowo ukarana i skarcona za jakąś niedbałość, do której się nie poczuwa. Wszystkie pozory są przeciwko niej, no bo przecież ona też widziała na własne oczy tę kobietę. Aby dostać się do samego prezbiterium, musiała ona przejść przez jakieś drzwi. Jak mogła poradzić sobie z zamkami i łańcuchami? Sama matka widzi, wszystko jest dobrze zamknięte. Zasuwy na miejscu, kłódki nietknięte, tak jak je zostawiłam wczoraj. Ja wiedziałam, że... Dosyć, moja córko, wierzę w twoje dobre intencje. Chodźmy do naszych sióstr. Siostrze odźwiernej ulżyło na sercu, ale jest równocześnie ogromnie zaintrygowana, kiedy wraca tą samą drogą przez ciemny korytarz za siostrą przełożoną. Ta ostatnia stara się nadaremnie zrozumieć tę tajemnicę i otrząsa się na widok obcej kobiety, siedzącej nadal na tym samym, co poprzednio, miejscu. Obca kobieta wstaje, kłania się z respektem
Przełożony: Ależ tak, to znów ta Rita, ta uparta młoda wdowa, którą już trzy razy odsunęła. Ona znów wraca z uporem i udało się jej wcisnąć do klasztoru. W jaki sposób, wbrew wszelkiej ludzkiej logice, znalazła się tutaj, gdzie właściwie znaleźć się nie powinna? Jak ty ośmieliłaś się sprzeciwić mojej odmowie? Pyta przełożona ostrym tonem. Jej obrażona mina, jej ostry głos mógłby przestraszyć każdego. Ale Rita odpowiada po prostu, jakby to było coś normalnego. Bóg tak chciał, nasza matko. To tylko iluzja z twojej strony, ale powiedz mi, powiedz tylko, kto cię tutaj przyprowadził, mimo że nasze wejście jest tak solidnie zabezpieczone? Święty Jan Chrzciciel, święty Mikołaj z Tolentino i święty Augustyn, nasza matko. Czcigodna matka Augustynek od świętej Marii Magdaleny jest naturalnie wrażliwa na sprawy nadprzyrodzone, ale aby aż tak? Z drugiej strony wie, że ta kobieta okazała już ogromną siłę woli dotyczącą wejścia w życie zakonne. Nie ma w niej nic z kobiety przemądrzałej lub wizjonerki. Matka trochę złagodniała, pyta teraz o szczegóły. Wkrótce zbiera całą wspólnotę do sąsiedniej sali. Rita, proszona o opowiedzenie szczegółowo swej historii, robi to z prostotą i przekonaniem. Wszystko jest wiarygodne, jeśli patrzy się na te fakty w świetle wiary. Co o tym myślicie, moje siostry? Pyta przełożona, kiedy opowieść dobiega końca. Czy widzicie, tak jak ja to widzę sama, palec Boży w tej sprawie? Wszystkie głowy skłaniają się na znak aprobaty. Rita, stojąc pośrodku koła, jakby obwiniona, czeka na wyrok swoich sędziów. Czuje, że wygrała sprawę, ale raczej, że niebo za nią ją wygrało. A więc nie będziemy sprzeciwiać się woli Bożej, wypowiada uroczyście przełożona. Rito Mancini, oświadczam ci, że jesteś przyjęta do naszego nowicjatu. Dostaniesz imię siostry Rity. A teraz, moje panienki, wracamy do kaplicy. Laudamus Dominum, chwalmy Pana. Cała wspólnota intonuje psalm, po czym następuje nabożeństwo, jak codziennie rano, jednak z wielkim opóźnieniem, spowodowanym nadzwyczajnymi okolicznościami. W ostatnim rzędzie nowicjuszek stoi nowo przybyła, modląc się żarliwie. Po raz pierwszy od wielu lat ma uczucie, że w końcu poczuła się szczęśliwą tam, gdzie umieściła ją opatrzność. Czy aby jednak dozna pełnego, spokojnego szczęścia? Z pewnością nie. Zresztą ona tego nie pragnie. Od swego dzieciństwa stara się naśladować Chrystusa w jego męce. W tym duchu przyjęła ciężkie doświadczenia, które były jej udziałem w życiu. Chciała jednak wstąpić do zakonu, aby zbliżyć się do Jezusa, a nie aby schronić się przed utrapieniami życia. Dla każdej postulantki, nawet młodej, nowicjat to trudny okres adaptacji. Atmosfera wyciszenia, obowiązki wspólnoty, różne formy modlitwy i pobożności zawsze zbijają z tropu nowo przybyłą, choćby nawet
osobę bardzo gorliwą. Jej osobowość, ukształtowana już w inny sposób, musi się przestawić ze względu na nową funkcję. Podporządkowanie się nowym wymaganiom swego powołania. Jeśli nowicjuszka ma już 40 lat, posiadała swój własny dom, żyła jako żona i matka, to normalne jest, że różnica między dwoma światami jest ogromna i musi wymagać dużej koncentracji. Prawdą jest, że Rita realizowała obecnie swoje największe marzenie. Im więcej odrzucana, tym więcej uparta. Ona nie musi żałować niczego z tego, co zostawiła poza sobą, bowiem ci, których kochała, nie zostali na świecie, lecz są blisko Pana. Tam właśnie będzie dążyła, by ich dosięgnąć, przede wszystkim dzięki modlitwie. Nigdy nie była przywiązana do dóbr materialnych. Całe jej dotychczasowe życie przyzwyczaiło ją do tych praktyk, które wkrótce uroczyście przyrzeknie. Od dawna przyzwyczajoną była do posłuszeństwa wobec starszych rodziców, wobec wymagającego męża, nawet wobec różnych okoliczności narzucających jej ciężkie obowiązki. Duch ubóstwa nie był dla Rity czymś nieznanym. Jako dziecko odmawiała sobie pięknych wstążek, jako młoda kobieta poświęcała wiele dóbr doczesnych, aby ulżyć biednym. Także jako małżonka Pawła w skrytości zapamiętale umartwiała się. Jeśli chodzi o niewinność, Rita zawsze była jej zwolenniczką. Nawet w życiu małżeńskim na pierwszym miejscu starała się kierować miłością do Boga. Gdy została wdową, zrezygnowała z wszelkiej ludzkiej miłości. Dla niej mąż jej pozostał duszą. Wiek jej natomiast stanowił poważną przeszkodę. Czuje się starą wobec towarzyszek, pośród których nie brakuje takich, które nie wahają się dać jej to do zrozumienia. Czasami wydaje się jej, że nie powinna jednak tutaj pozostać, że się pomyliła, chcąc za wszelką cenę wejść do grona młodych nowicjuszek. A przecież święci nie mogli się pomylić, kiedy przyprowadzili ją do świętej Marii Magdaleny. Ona miała rację, chcąc przezwyciężyć wszystkie przeszkody. Będąc więc teraz w zakonie, stara się brać na swoje barki najcięższe prace, pomagać słabszym siostrom, a także chorym. Nigdy nie dorówna im pod względem niewinności i pobożności. Słusznym jest więc, że chce wynagrodzić to w inny sposób. Tymczasem szatan czuwa, zazdrosny o dobro, jakim jest przepełniona, o duszę, które mu już wydarła i o te, które jeśli nie będzie czuwał, wyrwie jeszcze z jego szeregów. Zsyła na nią pokusę do opuszczenia rąk, podsyca jej dumę, grozi niewinności, o czym nie miała pojęcia, żyjąc wśród świata. Rita, pewna Bożej opieki, pewna swego powołania, energicznie i z pogardą odpiera wszystkie te pokusy. Cierpliwość, wytrwałość, pokuty, aby ujarzmić ciało i myśli, miłość niestrudzona, oto broń do walki ze złem. Jej przełożona ze swej strony postępuje z nią bardzo surowo. Pozostaje pod wrażeniem, że sposób, w jaki ta nowicjuszka weszła do wspólnoty, nie jest faktem zwyczajnym,
że Rita jest wyjątkową postacią, w której trzeba rozwijać postęp duchowy i moralny, aby zalety jej utrwalić przez próby doświadczeń. Niestety, te właśnie doświadczenia wydają się bezsensowne. Siostro Rito, wielebna matko, słucham, weź tę konewkę i chodź ze mną do ogrodu. Bez słowa nowicjuszka wypełnia polecenie. Naczynie, które trzeba było napełnić wodą ze studni, jest ciężkie, aleja bardzo długa. Być może Rita w głębi serca przypomina sobie inny ogród, w którym dwoje małych dzieci biegało wokół niej po alejkach, albo choćby ten obok chaty Lotti, w którym pachniały kwiaty sadzone przez Amatę. W końcu dochodzi do wysuszonego patyka, trzymającego się jeszcze w ziemi, w odległym kącie klombu. Będziesz podlewała tę roślinę, siostro Rito, regularnie, dwa razy dziennie, rano, po modlitwie i wieczorem, przed nieszporami. Uważaj, abyś nie przerwała tej czynności. Zależy mi na tym, do czego może służyć po ludzku, rozumiejąc ta bezsensowna czynność. Ten kawałek suchego patyka nie ma żadnego korzenia. Jasno to widać. Powoli zgnije, nasączywszy się kroplami wody, zbędnie tutaj wylanej. Ale Rita nie zadaje sobie tych pytań i posłusznie wykonuje pracę. Jeżeli przełożona żąda od niej wykonania tej czynności, to choć zbędna jest ona jako praca ogrodnicza, na pewno przyniesie swe owoce duchowe. Ten niepotrzebny wysiłek nauczy ją cierpliwości w pokonywaniu samej siebie. Jeśli chodzi o obumarłą gałąź, to na pewno nigdy nie zazieleni się.